Jestem z Piotrem Myszką, mistrzem świata w windsurfingu. Panie Piotrze, pierwszy raz na igrzyskach w wieku 35 lat w końcu. Jak się pan czuje w roli faworyta? Czy to dodaje skrzydeł, czy raczej jest jakiś rodzaj presji? No, zgadza się, są to dla mnie pierwsze igrzyska. Niestety mamy taki poziom wyśrubowany w kraju, że ciężko jest zakwalifikować się na te igrzyska, bo mamy tylko jedno miejsce z kraju, więc tym bardziej cieszę się, że w końcu mi się udało po tylu latach. I jako aktualny mistrz świata będę reprezentował Polskę. Mam nadzieję, że będę miał szansę powalczyć o medal i jak będzie ta szansa, to oczywiście bez żadnych skrupułów czy jakieś czajenia się będę brał ten medal, tak jak to robiłem na imprezach głównych i mam nadzieję, że wszystko się uda. To wiemy, ale podobno akwent nie jest najłatwiejszy także ze względu na coś, co tam pływa. Co tam w ogóle jest? Pan już widział ten akwen, pływał pan na nim. No zgadza się, no byliśmy tutaj już 7 razy na tym akwenie, trenowaliśmy, uczyliśmy się tego akwenu pod względem tak naprawdę prądowym i wiatrowym, bo to dla nas było priorytetowe. Oczywiście w tym czasie żeśmy też dowiedzieli się, że jest bardzo brudna woda, dużo śmieci pływa, no ale wszyscy będą mieli tak samo, wszyscy będą pływać w tej samej zatoce, po tej samej trasie, tak jak my, więc no, ryzyko, że tak powiem, wpłynięcia w coś będzie każdy miał takie samo i tyle. No, nauczyliśmy się na poprzednich zgrupowaniach jakoś z tym żyć, z tym pływać i tak samo będzie na igrzyskach. Myślę, że no, będzie to troszeczkę frustrujące podczas wyścigu, jak się wpłynie w jakiś taki śmieć, ale no, no niestety trzeba wtedy to szybko zrzucić i walczyć dalej. To by było bardzo trudne, strata szans medalowych, nie wiem, z powodu zderzenia z pływającą lodówką chociażby. No nie, no już myślę, że takie elementy będą już wybrane, bo pływają faktycznie ekobołty i tam zbierają takie główne śmieci i one nie stanowią absolutnie zagrożenia dla nas. Większym problemem są takie się reklamówki i takie drobne śmieci, które unoszą się pod powierzchnią albo na powierzchni wody i ciężko je tak naprawdę wyłapać i uniknąć się tak naprawdę wpłynięcia w to, ale tak jak powiedziałem, no, jest to jakiś tam i jest to problem, ale umiemy sobie z tym radzić w miarę szybko. Oczywiście to będzie miało znaczenie, jeżeli chodzi o wyniki, jak się w coś takiego wpłynie. No ale tak jak powiedziałem, no, wszyscy będą mieli taką samą szansę pływania w tym samym miejscu, więc no mówię, no, ryzyko, że mi się coś przytrafi, a komuś innemu nie, no raczej jest niewielkie, więc myślę, że nie ma się co nad tym teraz w tym momencie skupiać, bo to już jest jakby już za nami. Najważniejsze jest to, żebyśmy wystartowali, pojechali, zrobili swoją dobrą robotę. To na pewno, to wierzymy. Czy to jest jedyna trudność tego akwenu, te śmieci, czy coś tam jeszcze sprawia, że no, nie jest tam najłatwiej? No nie, no akwen, tak jak wspomniałem, byliśmy tu już 7 razy, więc akwen żeśmy rozłożyli na czynniki pierwsze. Są bardzo trudne, zmienne prądy, które występują na akwenie, ale znamy te prądy już od 2 lat. Uczymy się ich, przejrzeliśmy na każde zgrupowanie pod kątem właśnie, ustawialiśmy zgrupowanie pod kątem prądów. Bo dokładnie wiemy, jakie prądy będą w poniedziałek i przez najbliższy tydzień od poniedziałku. I dokładnie na takich samych prądach pływaliśmy za każdym razem przyjeżdżając do Rio, więc uczyliśmy się dokładnie tych samych tak jakby schematów działania, które będą podczas wyścigów olimpijskich, więc wiemy mniej więcej jak pływać po tej zatoce, jak wykorzystywać te prądy na swoją korzyść, no bo to będzie jeden z czynników, który będzie pomagał albo przeszkadzał, jeżeli ktoś nie będzie umiał tego robić. Mieszka pan poza wioską olimpijską, nie było pokusy, żeby no, w końcu, kiedy pan się zakwalifikował, pomieszkać, poczuć ten klimat, 17 tysięcy sportowców tutaj w tej wiosce. Skąd taki wybór? To właśnie niesamowite jest to całe to miejsce, wioska olimpijska i ci zawodnicy, aczkolwiek no, ze względu na to, że my mamy port olimpijski oddalony prawie 1,5 godziny jazdy autokarem od wioski olimpijskiej, stwierdziliśmy, że będzie lepiej jednak mieszkać koło portu olimpijskiego, w miarę blisko, żeby nie tracić tych 3 godzin codziennie w autokarze, tylko żeby po prostu po każdym dniu zawodów spokojnie sobie pójść spacerkiem do hotelu na luzie. Po 15 minutach jesteśmy już w hotelu i na spokojnie wszystko tak naprawdę przez ten tydzień jakoś tam przetrwać. Oczywiście po zawodach planujemy tu jeszcze przyjechać na 2-3 dni do wioski, żeby troszeczkę poczuć tego klimatu takiego olimpijskiego. Mam nadzieję, że to wystarczy mi w zupełności. A co pan robi, kiedy pan nie pływa, nie pracuje, nie koncentruje się, nie przygotowuje się do zawodów?
Jestem aktualnie też pracownikiem Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, więc to jest też takie jakby moja już druga dziedzina, którą będę powolutku rozwijał. W tym momencie zacząłem tą współpracę z Akademią, po igrzyskach troszeczkę bardziej się zaangażuję w to wszystko i oczywiście będę cały czas gdzieś tam krążył wokół sportu i w tym kierunku gdzieś tam cały czas będę widział swoją przyszłość. Medal będzie sukcesem, czy tylko ten jedyny kolor? Stawiam na medal i tyle. Nie nastawiam się, że tak powiem, na medale, czy tak samo nie myślę o tym, czy jestem faworytem, czy nie jestem faworytem, bo każde zawody są inne, rządzą się swoimi prawami, tym bardziej w żeglarstwie to nie da się przewidzieć, że się biega na 100 metrów tyle i się ma ten medal. U nas po prostu jest wiele czynników, które mają na to wpływ. Po prostu starałem się przygotować do tego jak najlepiej, zrobiłem porządną robotę, dam z siebie wszystko na pewno i mam nadzieję, że jak będzie ten medal w zasięgu, to będę go brał bez żadnych skrupułów. Jeżeli to będzie złoto, oczywiście biorę złoto. No pewnie ten złoty pan już sobie w internecie dokładnie obejrzał. Nie, ja, szczerze mówiąc, nawet na to nie patrzyłem. W ogóle jakby staram się nie angażować w tą całą tutaj atmosferę związaną z Igrzyskami Olimpijskimi, bo jest mi to kompletnie niepotrzebne w tym momencie. Dla mnie są najważniejsze zawody, regaty, w których w poniedziałek wezmę udział i chciałbym jak najlepiej popłynąć każdy z wyścigów i zakończyć te regaty, mam nadzieję, na podium, a potem będę się cieszył, zastanawiał, co dalej, co z tym zrobić i w ogóle. W tym momencie nie mam tego, więc jeszcze nie mam co się zastanawiać.